No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko demerale to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z Trustly, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trustly, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trustly nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolisty. I słuchajcie, miało nie być już zimy, ale zima jednak nastała i to bardzo fajna. I w tę piękną zimę witam oczywiście was na YouTubie i witam moich serdecznych tutaj oglądaczy, widzów, oglądaczy, oglądających, raczej się powinno mówić, na Twitchu. Więc jeżeli też chcecie być tutaj na tym czacie, to zapraszam serdecznie na Twitcha w poniedziałki, środę i piątki od 17 do 22 zwykle tam streamuję. Subik łapka w górę i lecimy z odcinkiem dzisiaj zimowym, jak mówię, nie? Miało nie być zimowego, ale jednak tak wyszło. Słuchajcie, co się działo, to wam zaraz wszystko opowiem, bo się działo dużo. I dziać się będzie jeszcze więcej. Jestem właśnie tutaj na przykład serwisu tego New Hollanda, bo przyjechałem po prostu, no, poodśnieżać sobie tutaj, że tak powiem, te rzeczy, te tutaj chodniki i tak dalej, dojazdy do garaży. No, bo tam mnie poproszono o to, nie, za jakąś kaskę, więc oczywiście ogarnąłem wszystko, już jestem po robocie i teraz będę jechał do siebie, bo skoro jeszcze mam chwilę, mam jeszcze godzinę na ten sprzęt, więc ja po prostu sobie siadam do MDZ-a. Okej. Okay. 1 złoty 53 grosze. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam również. No, więc teraz właśnie możemy ruszyć na gospo swoje. Wszystko to mamy, powiedzmy, ogarnięte. Aha, jest podniesione, dobra. Więc wracamy sobie, jedziemy na gospo, odcinasz u siebie i słuchajcie, zmian dużo. Mianowicie, co się stało? Stało się to, że krówki mi się pociliły. Dokupiłem parę też sztuk krówek ogólnie tam, jak żeśmy jeździli. Cielaków dokupiłem 6. Dokupiłem. O, dobra. 6 cielaków dokupiłem. Urodziło mi się 12. Chyba 12, chyba jakoś tak. Chyba 12 się urodziło. Dokupiłem też parę krówek i ogólnie mam pełną oborę, mam 50 sztuk, nie? Więc co jak co, ale miało być powolutku, a wyszło mega dużo tych krówek i masakra. Nie, jest to kolejny donate. Ja też wasz kasę serdecznie. Dziękuję za donate też teraz. Dobra, więc ogólnie to tak, pomijając wszystko, zmieniło się dużo, bo właśnie cielaki doszły i tak dalej, więc fajnie. Niedługo też będziemy szli z remontem 60 jak najbardziej. Starali się, żeby coś ten remont ruszyć, bo jest zima i właśnie coś słusznie mi Sebol napisał, że Sebol albo ktoś inny, nie pamiętam już, ale jak ktoś, to dziękuję serdecznie wam za informację na czacie, że najlepiej remontować ciągniki po prostu w zimie, a nie na sezonie, co nie? Więc jak najbardziej się z tym zgodzę. No i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, odcinka zimowego miał już nie być, ale taka ładna pogoda, tak wszystko ładnie nam popadało, że mówię, normalnie trzeba odcinek zrobić, taki, nie? Zimowy. Więc co robimy? Krówki, z racji tego, że ich jest bardzo dużo, ja to sobie zajadę w ten sposób, potrzebują żarcia. Dużo żarcia. I ja to żarcie chcę tym krówkom dać. Tylko wiecie, co się teraz dzieje? Nie mogę dojechać do gospo, wszystko zsypane. Śnieg ciągle na dupca. Śnieży strasznie ten obraz, jak z telewizora mojego dziadka. Więc po prostu trzeba dzisiaj to odśnieżyć. Chociaż do obory dojechać i belki jakieś załadować. Jeszcze chcę sprawdzić się jajka oraz ogórki na targu. Więc wiem, czy się wyrobimy z tym wszystkim, nie? Ale dzieje się, kurde, dzisiaj tyle, że masakracja jakaś. Więc słuchajcie. No gdzie to będę robił? No po prostu chyba sobie pod garaż, to tak, znaczy pod garaż, raczej na gospodę, jakoś tak to zrobię. I odśnieżamy to po trochu, nie? Mam nadzieję, że jakoś tak to fajnie wyjdzie to odśnieżanie. Bo to zawsze jest tym jakiś tam problem. Teraz wziąłem akurat większy zestaw. Sam aż 3-metrowy, powinien sobie spokojnie tutaj poradzić. Może nawet, wiecie co, pojeździmy sobie tak, nie? Z tej kamery, o takiej. Będzie troszeczkę lepiej, o. Więc to też spoko. Oby też sam zainteresowany dzisiejszą akcją MTS dawał sobie spokojnie radę. Więc chociaż mówię, odśnieżyć delikatnie do tego. Do obory. Okej. Okay. A to działa także ten? Nie, na turze mam tylko to, działa mi, dobra. Będzie jakoś coś sobie podnosi po prostu. Dobra, ja teraz tak, odwrócę się. Wjadę sobie do obory i z obory wypchnę na zewnątrz, nie? Właśnie co do zwierząt, to używasz moda. Wiesz co, hacker to nie jest taki modzik, to jest trochę inny modzik, taki bardziej prosty, nie? Nie jakiś tam extended, coś tam animals, tylko taki po prostu modzik od mojego starego znajomego, który mi użyczył na te cielaczki i tak dalej, więc tak to mnie wygląda, nie? No i patrz, elegancko, dobrze, że akurat brama ma lekko ponad 3 metry, więc fajowo. Dobra, i właśnie dzięki temu właśnie mogę mieć tutaj te cielaki i te malutkie i te duże krówki, więc wszystko tak to jest, tak to trybi, nie? Okej, okay. Jest to w dole opuszczone?
Bo tak. Więc wyjeżdżam teraz stąd. Ja bym teraz robił to trochę na stronę drugą, ale... no. No wybaczcie, że tak to idzie, że sobie zaspałem w sumie wjazd, nie? Wiecie co, ja chyba jednak będę jeździł z trzeciej osoby, nie? O, dokładnie tak. Dobra. Podnosimy sobie to. Teraz jeszcze zrobię sobie z tej strony odgarnę jakby... O kurde, ale wjechałem idealnie, patrz. Odcinek zimowy, wow. No właśnie miał odcinek zimowego nie być, a jednak odcinek zimowy się udał, bo taka piękna zima, mówię. No żal, aż głupota, by nie skorzystać, nie? Więc mówię, nagrałem ten odcinek tylko po to, bo ładna zima mi się tutaj trafiła na tej mapie i sobie coś tam poodśnieżamy. A przy okazji nakarmię też krówki, bo właśnie mówię, nie mam dostępu za bardzo do kiszonki, bo wszystko jest ośnieżone. Dlatego nagramy sobie odcinek, jak odśnieżam sobie do tych krówek. Daj mi tam R2, nie? Że świetnie to szło. O, pięknie, elegancko. Ty, bo to są jajka jeszcze. To może trochę odwrócę się teraz z tym. O. I właśnie też chcę sprzedać dzisiaj jajka. Sprzedać ogórki, bo też się trochę tam zostało. Więc no, dzieje się ogólnie niemiłosiernie dużo tutaj. Na tej zimie. Okej. Okay. Trochę tak mi nie przyszło, ale tam chyba dlatego, że jest to... z górki, nie? Jakoś tak. Chyba tak, dlatego to. Może jakąś na muzykę? O, od razu lepiej, nie? I fajnie. Siemano Lion, witam serdecznie. Ogólnie nagrałem odcinek na YouTube jak coś, więc nie wszystkie komentarze będę odpadał, bo mamy akurat takie... taką pasę inną, gdzie... Wow, dzieje się tutaj dużo, jak widzicie. Dzieje się dużo i staram się też w miarę to jakoś ten... odsiędzieć to dobrze, nie? Dobra. Jak mówię, chcę tylko zrobić sobie dojazd i potem już spoczko, nie? Palety jajki tak samo będziemy musieli sobie wszystko powozić. Dzisiaj i te ogórki, nie? Więc tam do ogórków też może zrobić jakieś odśnieżanie lekutkie. O, o, no i pięknie. Super sprawa. Dobra, mam to odśnieżone do tego, więc pasuje. To co? Odśnieżymy sobie jeszcze tylko tutaj. Ten terenik. I mamy fajny wyjazd i wszystko pasuje. Tam się ten nagaz po trochę odśnieżę sobie, żebym też mógł jakoś wyjechać. Gdzie tu w ogóle stoi moje dwukółka? Dwukółka chyba stoi w tym. W silosie postawiłem ostatnio. Chyba tak. Dobra, tylko tyle, nie? Tam więcej nie za bardzo nie trzeba. Dość, jak już to będę miał. Już sobie tylko się obrócę i odśnieżymy sobie strony. Co tam piszecie, ziomeczki? Słuchajcie, jeżeli jakaś awantura się dzieje, to ja za bardzo na nie odpowiem. Dopiero po odcinku. Ale mam nadzieję, że jesteście grzeczni na tym czacie, nie? Mam nadzieję, że jesteście grzeczni. O, o, o. Powolutku. Trochę podniosłem za bardzo chyba, nie? Tak, jest odcinek. Oczywiście, że tak. Co wy piszecie? Awantura i kasę? Co? Co ty tam gadasz? Siema, Bartulo X1. Siema, siema. Dobra. Spoko to będzie. Jeszcze tylko sobie to zaspę trochę ogarnę tutaj w tym miejscu. Trochę postaram się zepchnąć. Żebym miał fajny dojazd do silosu. O, 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 o. I pasuje, i fajnie. To sobie też trochę zepchniemy. Ale odcinki ciągle są mega skupiające, nie? Nie da się w ogóle nic pogadać. Musi ciągle być, wiecie, fokus, 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 nie? Będę odciężasz sobie cały czas. Dobra, pasuje mi to. Niech będzie tak. Ty, ja jeszcze muszę zrobić sobie odśnieżenie do tego, do garażu, bo tam mam obciążnik i widełki. Masakra, czekajcie. Trochę do środka mi to weszło, ale trudno. Dobra, już tam sobie jechałem, no już tak też to przejadę sobie raczej, nie? Dobra, więc tak. W sumie jeszcze mogę trochę odśnieżyć. Okej. Dobra, my tak jest nieużywana, więc spoko. I tu jeszcze ogarniemy sobie. No i fajnie, ty, powiem szczerze, że naprawdę nie spodziewałem się, że ten odcinek miał tak wyjść nawet nieźle. Że w miarę sprawnie. Mamy połowę odcinka, akurat odśnieżanie leci sobie. Za chwilę bierzemy się za krówki. Wiecie co? Ja zostawię sobie cały procent sprzęt w tym miejscu. Nie będę tu się z tym bawić za bardzo. Okej, pasuje. Polecę sobie teraz. Albo wiecie co? To też. Ale zanim to jednak wiecie co, bliska tak się rozkliniam jednak, że nie zrobimy za bardzo teraz. O, i uwaga. To jest takie satysfakcjonujące ta sacyka, że to jest hit. Nie zrobimy teraz miniaturki za bardzo.
ponieważ nie mam za bardzo tego, co jest niepotrzebne, nie? Musimy wjechać sobie teraz do tego, do silosu, wyjąć dwukółkę, załadować jajka oraz sałatę i dopiero wtedy zrobić, nie? Więc trochę tak jakby mi się... Wiecie co, jak tak pozamykam to na zimę, nie? Okej, okay, bo tu jest... mroźno się robi trochę w tej siłce. O, no. Więc nie za bardzo jakby mam teraz co pokazać wam po prostu, nie? Więc załadujemy sobie to wszystko. Okej, okay, podpięte, elegancko. Jedneczka, fajny wyjazd. Tu się zmieści chyba, nie? O, no zaczku. No i spoko. Więc co pierwsze budujemy? Chyba zrobimy pierwsze... Chyba ogórki, bo no ogórki będą położyć potem jajka, nie? A tak trochę będzie średniaka wyglądało. Wszystko oczywiście wyjdziemy na targ. Klasycznie. No bo tam nie będę po jakichś tam jeździć tych, wiecie, innych skupach, jak tam mam wszystko. Na targu zawsze fajne sprzedaże są. A że ja to kurtu mam te ogórki, które cały rok rosną, to wiecie, bajera, nie? Dobra, pasuje. Podjeżdżamy sobie. Zawijamy ogórki, tylko tak teraz. Jak to fajnie ułożyć? Czy to się zmieszczą dwie palety w poprzek? To byśmy elegancko trzy są. Ty, patrz! Cztery palety idealnie wejdą. Hamulec, siemano. Dzięki za followka. Jak mówię, wyobraźcie sobie, że to jest po prostu... Patrz to, idealnie, nic nie muszę na siebie kłaść. No. Więc super. Tak, jedziemy też jajka sprzedać, oczywiście, że tak. O, już tu kurczaki łażą. Mimo, że jajka nie sprzedaje. Ty, elegancko to siedziłem, kurde. To też będzie bardzo... Wyśmienita ogółem. Wróciłeś? Ale wróciłem, to u skresku się pisze jak coś, nie? Ale dobrze, że wróciłeś z zwykłe nawet, nie? Fajnie, że w ogóle jesteś. Dobra. Ja to znam Bartexis bardzo, nie? Te takie teksty, więc dla mnie to wiesz. Nie wiem, z kim tańczyć chyba, kolego. Okej. Okay. O kurde, ale ciężkie te jajka. To jakaś większa paleta im od tych jajek jest chyba, nie? Nie wiem, że to jest nierealne, nie? No ale wiecie o co chodzi, no... Kto w realu na palety składa jajka, nie? No nie róbmy sobie jajek. Nie róbmy sobie jajek, nie? Paleta jajek. To też zawijać? A, zawinę tam, albo nie. Niech sobie stoi, dobra. No, to ja ruszam. Widzimy się za chwilkę, jeszcze tylko pogadam sprawę na gospodarce. Dokumenty wezmę i też jeszcze poprawiać, zeskoczę do domu i zaraz wracamy, nie? Także widzimy się za chwilkę. Dobra ludzka, wracamy sobie oczywiście już, sorry, że to takie ten, też mnie czasami to irytuje, że muszę robić to na streamie, te miniaturki, no ale jednak, no potem tego nie należy jakby otworzyć, nie, bo musisz tracić czas na to wszystko, ale lepiej zrobić sobie już, póki to robisz, nie? Dobra, więc my jedziemy z tymi jajkami i z tymi ogórkami, mam nadzieję, że wszystko oczywiście się sprzeda tutaj u nas, na targu, bo jak nie u jednego sprzedam ogórki, to u drugiego jajka, więc wszystko powinno być w sumie w porządku. Trójka, i wbijam sobie, więc tak. Przepraszam panią, ja wiem, że tak trochę jeżdżę tak tędy, ale no, cóż. Ta już towary pokazuje. Aha, wszystko u niego idzie, tak? I no i spoko. Wszystko chyba przyjmuje, więc nieźle. Ile to będzie w ogóle kasy? Ja mam też dużo pieniędzy jakoś na koncie. Co? 12 tysięcy? O, dziękuję. 12 tysięcy, chłopie! Ale jaja. Kurde, ale to jest ta droga, mi się mega podoba w zimie. Panie Stasiu, no ale patrz jaka to zrobi się droga, nie? Taka perfekta podsiątka, nie? Wygniecona. Kozak tu wyszło mi akord, no to jest tak, jestem nawet dumny. Dobra. Jadymy, słuchajcie. Coś tam zostało? A, musimy jeszcze krówki użyć się pokarmić. Więc nawet nie będę za bardzo jeżdżał na głos, podam do przodu. Tylko odepniemy sobie pług. Podszepimy sobie obciążnik do tyłu oczywiście, no i zapniemy sobie naszą tą naszą siódkę, naszego MTZ-a do tura, nie? Czy do widełek. Kurde, do widełek, nie? Czasami się nawet nie wiem co gadam. Dobra, pierwszy chyba, tak, pierwszy elegancko mam tutaj widełki do pobrania. To czekajcie, tylko odjadę sobie tak, o. Dobra, trochę się zawiniemy, żeby tam lepiej mógł się złożyć. Czy mi się to uda? O, perfekto. Dobra, będzie tam? Pasuje. Wyjeżdżamy sobie. O, to muszę uważać. I powiem szczerze, trochę się ciasno robi momentami na tej gospie, nie? Tak jakby taką właśnie, to wszystko to naprawdę się robi sami ciasno. Ja już nie wiem, normalnie... Ej właśnie, a wolelibyście bardziej to, żebym to gospo jakbym
Grantem Gospy cały czas, czy może wolelibyście, gdybym sobie jakieś nowe postawił kiedyś w przyszłości? Czy może jakiś kupił Gospo? Co o tym sądzicie? O takim pomyśle. Jest taka kałka do FS-a? Nie wiem, jest taka kałka, ja mam cały joystick, nie? Ogólnie Battleboxa, Rally Joy się nazywa. Więc masz to wszystko w opisie, możesz sobie kliknąć i zobaczyć, nie? Oczywiście w opisie kanału na Twitchu, nie? Z góry chyba sobie weźmiemy tą belkę jedną, nie? Okej. Folie się już tam rozpieczętuje raczej w tym. W oborze. Dobra. Ej, no i fajnie. Mamy 70 tysięcy bliska, czyjcie? Na koncie. To już jest normalnie na czysto, nie? Żadnych grudów nie mamy. Jezu, jak ja zacznę zaraz kupować pola na wiosnę, to będzie hit. Dobra. Poszło. Sionko się elegancko je karmi. I bardzo ładna zima, muszę powiedzieć szczerze, tak nie? Kurde, nigdy takiej zimy chyba nie miałem w tym sejwie, takiej ładnej. Takie wiecie, nieudawane, żeby chciałem śnieg dodawać, bo chciałem zrobić śnieg zimowy, tylko sam śnieg spadł i to w tak fajny sposób, że wow, nie? A teraz jeszcze wiecie, ogarnianie tutaj tych krówek, aż normalnie, aż się chce zawieść oko na tej zimie, bo na zimie, nie wiem, ludziska, na przykład zapytam was na o matko, na Twitchu, ale też możecie powiedzieć na YouTubie ogólnie, czy wy na przykład skipujecie zimę? Gracie ogólnie na zimie, czy raczej skipujecie? Jak to u was wygląda? Co? Powiedzcie, jak to u was wygląda? Czy skipujecie, czy robicie jakieś tam, nie wiem, jakąś zimę zrobicie? Kurde, ciężko mi to będzie załapać, wiecie? Dwie na raz, ale chyba... Chyba nie do końca się uda. A może się uda dwie na raz? Dobra, niestety będę musiał brać jedną. Trudno. Gram na zimie, ja drifta na zimę, zależy skip. Aha, czyli skipujecie. Czyli na przykład nie robicie takie rzeczy sobie jak teraz ja, że nie wiem, odśniacie sobie gospo, poogarniacie sobie parę dni na tej zimie, nie wiem, poogarniacie coś. Po sumie tak za bardzo nie ma co robić w zimie, nie? Oprócz tego, że nie wiem, bawi się właśnie, że to jest takie dosyć nudne, no to tak naprawdę nic, nie? Na przykład nie wiem, ja teraz mogę tylko ogarnąć sobie krówki i tak dalej. A szczerze mówiąc, jeżeli ktoś gra sobie w taki sposób, że tych krówek ma w miarę mało i nie musi tak często je karmić, to tak naprawdę zima skip, nie? Jak myślimy, czy to gram, nie? Ta, sprzedaż obrządki nic się nie dzieje tak naprawdę, nie? No, więc właśnie, nie? A też przeramane jest to, że właśnie nawet nie można zrobić z jakiejś zimy, fajnej zimy, na przykład wiecie, że faktycznie nabierzecie półki i sobie odświeżacie, nie? Bo zobaczcie, mamy teoretycznie dostęp do tych do tych solarek całych, nie? Co tam, solniczek, nie jak to się nazywa. No soli nam po prostu ten asfalt, nie? Ale tak naprawdę jest tylko takie, to jest taka funkcja, nie? To nic nie daje za bardzo. Nic nie wpływa w ten sposób na rozgrywkę, nie? A nawet mapy na Mount Hubie nie mogą mieć dróg ośnieżonych, nie? Musi być ta nałożona maska śnieżna na te drogi, nie? Bo już kiedyś tak to robiłem z mapą, to odsyłali mi przecież, nie? Więc siarniawka akurat z tym, że tak ten, że tak to chodzi. Dobra, to sobie jeszcze belkę zawiniemy. Czy narobili tych balotów, teraz trzeba wozić, nie? Ale dobrze. Ej, u was w zimę, tylko w grudniu macie śnieg? No ja mam teraz akurat luty, widzisz. Pierwsza połowa lutego miałem śnieg. W lutym też miałem, nie w lutym, tylko w drugiej połowie grudnia chyba też był śnieg? Jakoś tak? No więc tak trochę mieliśmy tego śniegu, nie? Na tym sejwie. Fajnie. No i kurczę, zobacz jak się elegancko karmi te krówki. A się normalnie czuję teraz faktycznie w MTZ-cie, jakbym jeździł w IRL, nie? Ile mam 9 miesięcy farmingu? Gram na dwóch dniach akurat, wiesz? Mam coś, że ogólnie mam tutaj bardzo małe gospo, dlatego gram na dwóch dniach. I z większych rzeczy po prostu ogarnę jednego dnia tak naprawdę. Ale gdzieś tam jakiś taki zapasowy sobie ten... Zapasowy dzień sobie zrobiłem właśnie taki... ten drugi. W razie jakby coś tam jednak, wiesz... Bym się czymś nie wyrobił, nie? To zawsze spoko, jest opcja. O, przełączymy troszkę radyjko. Dobra, dzięki Dawid za followka. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca odcinka. Myślę, że nawet, że już możemy kończyć odcineczek. Więc dużo cięć będzie na pewno w nim. Ale no, myślę, że jakość odcinka będzie dla was jak najbardziej ok. Więc słuchajcie. Zakończymy sobie tutaj, tak? Zgasimy. Ok. I słuchajcie, dzięki za odcinek.
Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zarobiliśmy sobie 12 tysięcy. Odświeżyliśmy sobie podwórko, nakarmiliśmy krówki, oczywiście kasa za nasze ogórki oraz jajka, więc super. No i co? Widzimy się na kolejnym odcinku, mam nadzieję już na wiośnie. O, panie Stasiu! Panie Stasiu, dokładnie. Więc widzimy się już na wiośnie, gdzie mam nadzieję będziemy już sobie nawozy jakieś pierwsze rzucać, nie? Więc dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam, pa, pa.